Dobry wieczór. Nadajemy dla Państwa specjalnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej, ale rozproszeniu, nie wszystkie jesteśmy w jednym miejscu. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym webinarium z cyklu Odporna Szkoła. Jesteśmy w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ja nazywam się Kasia Pijanowska i będę miała olbrzymią przyjemność spędzić z Państwem dzisiaj, mam nadzieję, udany wieczór we wspaniałym towarzystwie, bo ze mną Iza Jaskółka-Turek i Karolina Giedrys-Majkut. Witam Was serdecznie. Dobry wieczór. Za chwilę więcej o Was i dlaczego tutaj dzisiaj jesteście. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę się rozsiąść wygodnie, może pół położyć, może pół siedzieć. Kocyki są również mile widziane, bo pogoda w styczniu nas nie rozpieszcza, jest ciemno i nieśnieżnie. Jak ktoś z Państwa ma jeszcze czas, to proszę i ochotę, to proszę sobie zrobić ciepłą herbatę, może jakieś kakao, bo będziemy dzisiaj dyskutować, rozmawiać i zapraszać przede wszystkim do dyskusji o wartościach uczniów i uczennice. Ale zanim zaprosimy Państwa do tej dyskusji, kilka słów o Centrum Edukacji Obywatelskiej, która jest największą fundacją w Polsce, która zajmuje się edukacją. Na slajdzie mamy jeszcze 28 lat, ale my wiemy, że my się do jubileuszu 30-lecia zbliżamy wielkimi krokami. Został nam tylko jeden rok. Ktoś tu pisze, że śnieżnie, wybiło mnie to, ale jak mają Państwo śnieg, zazdroszczę, bo u nas nie. Więc 29 rok działania Centrum Edukacji Obywatelskiej. Docieramy do około 40 tysięcy nauczycieli i nauczycielek w całej Polsce i do około 10 tysięcy szkół. Wiedzą Państwo, że zawsze można skorzystać z naszych materiałów. Zapraszamy na bloga CEO, który w formie odśnieżonej i odświeżonej działa na stronie blogceo.org.pl. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze się nie zapisał na newsletter, a ma ochotę być z nami w stałym kontakcie, zapraszamy. Pozdrawiamy również osoby, które są z nami na Facebooku. Wiemy, że Państwo tam są i oglądają. Zachęcamy również do korzystania z czatu na Facebooku. Ola tam czuwa i jeśli będą mieli Państwo jakieś pytania do naszych prelegentek, proszę jej zadawać. Pytania do nas tutaj trafią i będzie szansa uzyskać na nie odpowiedź. Partnerem naszego całego cyklu Odpornej Szkoły dla Nauczycieli jest Norwegian Refugee Council. Bardzo dziękujemy. A patronem medialnym jest magazyn Dyrektor Szkoły. Może ktoś z Państwa podczytuje czasami na przerwie w pokoju nauczycielskim. Oczywiście zachęcam Państwa bardzo serdecznie do zadawania pytań na czacie. To niestety jest jedyna forma interakcji, którą Państwo mają dzisiaj z nami. Polecam również nasz nowy serwis do pobierania zaświadczeń. Ola zaraz Państwu wrzuci link. Jeśli ktoś z Państwa nie ma jeszcze konta, zachęcam do założenia, a potem będzie łatwiej pobrać zaświadczenie. A link do zaświadczenia, jak zawsze, na koniec webinarium. Proszę się nie niecierpliwić, na pewno będzie. Przedstawiałam już prelegentki, więc pokrótce. Karolino, Ty jesteś postacią, która w CEO prezentuje się na webinariach czasami. Jesteś szefową programu i zespołu Szkoła Twórczych Praktyk. Film to jest Twoje naturalne środowisko. Wiem, że wybierasz i opiekujesz się naszą platformą, jeśli chodzi o filmy dla uczestników naszych kursów. Witam Cię serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo mi miło, że mogę wziąć udział w dzisiejszym spotkaniu. To ja Ci bardzo dziękuję. Iza Jaskółka-Turek, która też już gościła w Odpornej Szkole, nauczycielka w Zespole Szkół Specjalnych, ale przede wszystkim nasza trenerka, mentorka w kursach internetowych i w różnych programach, które w CEO są. Pamiętam również, że wychowanie to podstawa. Dobry wieczór i również dziękuję za zaproszenie. Na rozgrzewkę, proszę Państwa, chciałybyśmy zmierzyć się z takim pytaniem, jak to jest z tymi rozmowami o wartościach w szkole. Proszę się podzielić, może mają Państwo odwagę, może refleksję, może pytanie, jak to jest z tymi rozmowami o wartościach w szkole. Izo, Karolino, jak z Waszej perspektywy, jak to jest z tymi rozmowami? Może nawet bez tego w szkole. Mnie wydaje się, że to jest, że wartości to jest taki obszar, takie środowisko, o którym fajnie i naturalnie można by było w szkole rozmawiać. Jednak moje doświadczenie, bo poza tym, że pracuję w tej chwili od 3 lat w szkole specjalnej, to 25 lat pracowałam w szkole ogólnodostępnej, właśnie w szkole podstawowej w gimnazjum, to rzeczywiście zgadzam się z Państwem, bo to, co piszecie na czacie, że na lekcjach polskiego jest dużo okazji,
Myślę, że też na przykład na lekcjach religii, być może też na innych przedmiotach, ale mam takie poczucie, że te rozmowy jednak się rzadko odbywają, bo właśnie dlaczego one się rzadko odbywają, pewnie będziemy poszukiwać na to tutaj odpowiedzi. Być może dlatego, że nauczyciele do końca myślą sobie o tym, że nie są do tego przygotowani, być może dlatego, że boją się, żeby to nie było, nie zabrzmiało banalnie, a być może jeszcze z innych powodów. Ja się zajmuję edukacją filmową, więc można powiedzieć, że no, te rozmowy o wartościach są tak właśnie naturalnie się wydarzają, tak? W momencie filmowcy potrafią o tych wartościach pięknie opowiadać, pięknie ilustrować. Film ma, zresztą każda narracja tworzona właśnie w taki twórczy sposób ma tą taką wyjątkową strukturę, gdzie jakaś bardzo osobista, intymna opowieść ilustruje takie, można powiedzieć, bardziej abstrakcyjne, uniwersalne prawdy, przez co łatwiej jest tych wartości dotknąć, dostrzec i tak dalej, więc, no więc można powiedzieć, że w swojej pracy jakby widzę właśnie bardzo dużo okazji, bardzo dużo możliwości, żeby rozmawiać o wartościach. No, na co dzień też tego w jakiś sposób doświadczam jako mama dwójki chłopców. O tym będę mówiła też troszeczkę później, że właśnie mam wrażenie, że dzieci jakąś taką mają naturalną po prostu łatwość i skłonność też do właśnie używania tych takich dużych kwantyfikatorów. I do tego, żeby właśnie jakby przy naprawdę byle jakiej okazji, czy to chodzi o kupowanie prezentu dla kolegi na urodziny, czy to chodzi o to, co się wydarzyło na meczu, zawsze jakby te takie duże, duże tematy wyskakują, co w życiu warto i o co w życiu chodzi. Więc ja mam wrażenie, że, no, że okazji nie brakuje, tylko właśnie pytanie, jak to robić, jak to robimy, na ile to jest właśnie takie skuteczne, na ile po prostu tą samoświadomość i na ile wspieramy tymi rozmowami właśnie na przykład taką umiejętność życia w zgodzie ze sobą i ze swoimi wartościami. Dziękuję Ci bardzo. Wiem, że Ty, Izo, przygotowałaś dla nas takie magiczne, kolorowe, tęczowe zdjęcie. Opowiedz proszę o nim coś więcej. Wiem, że ja pamiętam, jak pokazywałaś je we wrześniu, ale teraz w zupełnie innym kontekście na tym dzisiejszym webinarium. To zdjęcie zrobiłam podczas mojej pierwszej, a byłam dwa razy w Technical School w Reykjaviku w Islandii. To jest taka szkoła techniczna. Byłam tam z wizytą studyjną w ramach jednego z projektów, które realizujemy w mojej szkole. I to, co tu Państwo widzicie, to jest, znaczy ta szkoła jest szkołą, w której uczy się ponad 17, znaczy uczą się osoby z ponad 17 krajów. I wchodząc do tej szkoły, na takim dosyć głównym miejscu jest właśnie taki obraz, a to jest spis wartości, na których ta szkoła jest oparta. I jak sobie Państwo popatrzycie, to ja zrobiłam to zdjęcie tak, żeby była też polska perspektywa obok hiszpańskiej, to taką wartością, która jest na samej górze, jest życzliwość, ale widzę, że jest też szacunek, nadzieja i tolerancja, jakby wiele innych wartości. I kiedy zadałam pytanie tam nauczycielom pracującym w tej szkole, jak właściwie do czego oni to wykorzystują, to jakby oni to powiedzieli mi, że wykorzystują to właściwie cały czas, dlatego że ze względu na to, że uczniowie tej szkoły tak pięknie się różnią, i jeśli chodzi o język, i jeśli chodzi o kulturę, i jeśli chodzi o kraj, z którego pochodzą, to jakby ustalają sobie pewne rzeczy, czy pewne takie zasady, w oparciu o których w tej szkole, na których ta szkoła jest zbudowana, czyli takie wartości. I to jest zarówno jeśli chodzi o takie życie i stosunki, relacje interpersonalne, ale też relacje między uczniami, uczennicami, nauczycielami, ale też na lekcjach przedmiotowych. I jak byłam w tej szkole, to wiecie, naprawdę ta wartość tolerancja bardzo była widoczna. W bardzo różnych obszarach, nie ma tutaj tak dużo czasu, żeby o tym mówić, ale to były i relacje interpersonalne, i wygląd, i to, w jaki sposób oni się autoprezentowali, i to, w jakie oni wchodzili relacje z dorosłymi osobami, ze sobą. Naprawdę dla mnie to było takie duże doświadczenie. Zrobiłam temu zdjęcie i też przeniosłam to do mojej szkoły. Dziękuję Ci bardzo za tą opowieść.
To w takim razie wróćmy jeszcze raz do tego pytania. My już kilkukrotnie próbowałyśmy sobie na to pytanie, przygotowując dla Państwa ten dzisiejszy webinar, odpowiedzieć, dlaczego warto rozmawiać o wartościach właśnie w szkole? Dlaczego warto? No, ja pomyślałam sobie, przygotowując się do tej prezentacji, tych argumentów na pewno może jest wiele. Ja pomyślałam sobie o takich czterech obszarach, w których widzę no, potrzebę, czy jakąś taką naturalną zbieżność interesów i możliwości po prostu rozmawiania o wartościach. No, pierwsza najważniejsza rzecz to jest właśnie, jak tutaj widać na tym obrazku, ja myślę sobie, i tutaj od razu mi film przychodzi do głowy, bo ja mam właściwie film na każdą okazję, myślę sobie o takim filmie, co w duszy gra, i tam była taka historia, pamiętam, że właśnie jeden z muzyk, który chciał się zrealizować, właśnie opowiadał taką historyjkę o rybie, która szukała morza, która po prostu ciągle szukała i nie mogła go znaleźć, i ktoś w końcu kiedyś jej uświadomił, że to, w czym pływa, jest morzem. I ja myślę sobie, że to jest trochę tak, że my jesteśmy po prostu zanurzeni w świecie wartości, nawet jeżeli, i dlatego też być może jest nam tak strasznie trudno czasem o tych wartościach rozmawiać, bo po prostu one są jak powietrze, tak? Jakby ciężko nam jest czasem to złapać, że te wartości po prostu determinują właściwie wszystkie nasze jakby wybory życiowe, że to naprawdę bardzo zależy od tego, jakie wartości są dla nas ważne, no na przykład jaką wybierzemy pracę, albo jakiego będziemy szukali partnera życiowego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę sobie, że no właśnie to nie zawsze umiemy tego dotknąć, nie zawsze tak jak ta ryba za morzem, czasem po prostu jakby żyjąc z pewnymi wartościami, ciężko nam po prostu zdać sobie z tego sprawę, dotknąć, uświadomić to sobie. Więc myślę, że to jest, że to jest jeden z tych argumentów po prostu, że to jest po prostu nasze naturalne środowisko i ono determinuje nasze życie, więc jakby trudno go jakby omijać, jakby odpuszczać sobie. Myślę, że to jest jeden z argumentów. Kolejną rzeczą wydała mi się po prostu właśnie ten potencjał, tak? Możliwość wykorzystania naturalnego potencjału. Kasiu, to jest kolejny slajd, jakbym Cię mogła prosić. Czyli dla mnie po prostu to jest takie właśnie połączenie potencjału z jednej strony dzieci, a z drugiej strony szkoły. Tak jak już Państwu powiedziałam, ja mam takie wrażenie, i to jest moje takie doświadczenie zarówno trenerki, która pracuje z dziećmi i z młodzieżą, ale przede wszystkim chyba mamy. Ja mam dwójkę dzieci, dwóch synów, 11-latka i 9-latka. I tak jak mówię, no po prostu ja mam takie po prostu poczucie, że to są osoby, z którymi toczę najbardziej właśnie takie filozoficzne, głębokie dyskusje, bo po prostu oni mają jakąś taką naturalną skłonność do tego właśnie, żeby przy okazjach, nie wiem, tego, czy jaki prezent kupujemy dla kolegi, już to przywoływałam ten przykład, żeby po prostu wyciągać właśnie na przykład kwestię tego, co jest dla nas w życiu najważniejsze, i po prostu dyskutować po raz kolejny. No nie zawsze są to jakieś, powiedzmy, no, bardzo pogłębione rzeczy, albo nie zawsze ta samoświadomość jest, powiedzmy, no, jakby to nie zawsze mam wrażenie, że to są trafne diagnozy, to są takie dziecięce czasem rzeczy, ale ta skłonność i ta potrzeba, mam wrażenie, że jest takim, no, zaczynem, który po prostu bardzo łatwo jest wykorzystać dla właśnie tego typu pracy i dla rozbudowywania właśnie rozwoju tej kompetencji społeczno-emocjonalnej, jaką jest samoświadomość, tak? Która tak bardzo potem determinuje no, nasze wybory życiowe i to, jak żyjemy, na ile w zgodzie ze sobą. Ale myślę też sobie o potencjale szkoły. Ja myślę sobie o tym, że szkoła, no właśnie tutaj Państwo mówią o języku polskim, no tak, szkoła jest przestrzenią, gdzie po pierwsze pojawiają się wspaniałe teksty kultury, które są pretekstem do tego, żeby rozmawiać. Pojawiają się dylematy właśnie te moralne, czy dylematy wychowawcze, o których też można rozmawiać. Pojawiają się sytuacje różne takie wątpliwe, prawda, które można złapać i nad którym się można pochylić. Więc moim zdaniem to jest jeden powód. Drugi powód jest też taki, no, że dla wielu z nas szkoła jest ostatnim środowiskiem, czy takim przedostatnim środowiskiem, gdzie spotykamy się z ludźmi o różnych światopoglądach, prawda? Bo zaraz potem jakoś wpadamy w te nasze bańki i po prostu potem jest tak, że jak ktoś jest w środowisku takim głęboko lewicowym, to na przykład się nie konfrontuje, albo konfrontuje się rzadziej, albo konfrontuje się od razu w takim tonie wrogim, prawda, dość agresywnym. I ja mam wrażenie, że szkoła może być takim miejscem, gdzie właśnie ta konfrontacja
że uczymy się nie tylko się wzmacniamy w rozumieniu tych, co jest dla mnie ważne i w rozumieniu wartości, ale też wzmacniamy się w umiejętności konfrontowania się i rozmowy w taki bezpieczny, fajny sposób. I myślę sobie też o tym, że szkoła też jest takim miejscem, i tutaj chciałabym przywołać słowa profesora Władysława Bartoszewskiego, że warto być uczciwym, choć to się nie zawsze opłaca. Że szkoła może być też takim miejscem, właśnie taką ostoją trochę, gdzie pewnych wartości można by było bronić, chociaż one się słabo bronią, na przykład w systemie kapitalistycznym, czy w jakimś systemie politycznym, czy wobec jakichś różnych koniunkturalnych po prostu różnych rzeczy. I szkoła może być takim miejscem, gdzie po prostu się na przykład właśnie trochę się będzie ocalać to przywiązanie do wartości, które są, no jakby trudno skapitalizować tak od razu i natychmiast, no ale na przykład, tak jak mówi profesor Bartoszewski, warto się ich trzymać. Więc ja sobie myślę, że to. Kolejnym argumentem dla mnie to jest to, że rozmowa o wartościach i odwoływanie się do wartości, zdaniem wielu ekspertów, wzmacnia skuteczność naszych oddziaływań, tak? Czyli tutaj myślę sobie na przykład o oddziaływaniach wychowawczych, o profilaktyce zdrowia dzieci i młodzieży, gdzie się mówi często o tym, że ona jest najskuteczniejsza wtedy, kiedy odwołuje się do tych takich, powiedzmy, najwyższych pięter naszego funkcjonowania, tak? Czyli nie odwołujemy się tylko do zachowań, które jesteśmy w stanie zaobserwować tu i teraz. Nie odwołuje się tylko, no już nawet emocje czy przekonania, to już jest jakby idziemy cały czas wyżej, ale tak naprawdę jak się zaczniemy odwoływać do tych najwyższych pięter, czyli właśnie do sumienia, do wartości, do aspiracji, do sensu życia, to po prostu jesteśmy w stanie wywołać taki efekt, no właśnie wyznaczyć ten horyzont, gdzie nasze, że już te nasze oddziaływania wychowawcze nie są takie tu i teraz, tak? I tylko po prostu zajmujemy się tą sytuacją, tylko zarysowuje, dokąd chcemy dojść, jakby o co chodzi. I tutaj jakbym mogła Cię, Kasiu, prosić o przełożenie na kolejny slajd, no, z tym cytatem, który uważam, że jest naprawdę przepiękny. Zdanie z Antoine de Saint-Exupéry, który mówi o tym, że jeśli chcesz zbudować statek, to po prostu rozbudź w ludziach tęsknotę za morzem. Znowu to morze się pojawia, ale ja myślę właśnie o tym, że właśnie odwoływanie się do wartości, pokazywanie wartości, rozbudzanie, przywiązanie do pewnych wartości, czy do pewnych jakby potrafi ludzi utrzymać w chwilach zwątpienia. Nie musimy wtedy ingerować, nie jest potrzebna ta ingerencja. Jakby potrafimy dużo bardziej przejść przez kryzysy, dużo więcej sobie wytłumaczyć, prawda? Jeżeli coś nam przyświeca, jeżeli mamy ten horyzont i tym horyzontem mogą być wartości, jeżeli one są w szkole, w środowisku szkolnym dobrze wyeksponowane. I ten czwarty argument, a mianowicie szkoła jest takim środowiskiem, gdzie naprawdę można by było moim zdaniem o tych wartościach rozmawiać w sposób, który naprawdę ma sens. To znaczy ja mam wrażenie, że z tymi rozmowami wokół wartości jest trochę tak jak z rozmowami wokół emocji. Że o emocjach bardzo dużo się mówi, bardzo dużo się publikuje i tak dalej, ale mówi się w sposób, który niewiele podnosi, jakby w niewielkim stopniu podnosi naszą wiedzę i umiejętność radzenia sobie z emocjami. Bo mówienie, że emocje są ważne, nie pomaga nam na przykład w umiejętnym samoregulowaniu, bo właściwie co to znaczy? Nadal jesteśmy bezradni, nie wiemy. Ja przeczytałam bardzo dużo artykułów o emocjach, które mi nic nie dały, albo na przykład rozmowy o wartościach, które są na takim dużym poziomie abstrakcji, że bardzo ciężko jest przejść jakby, że bardzo ciężko jest to złapać. Ja będę potem mówiła o tekstach kultury, a jeszcze w szczególności o filmach, które wydaje mi się, że są takim pretekstem, ale tutaj pozwoliłam sobie pokazać Państwu takie inne narzędzie, które mi się wydaje, że jest niezwykle przydatne i ono właśnie pokazuje, co to znaczy, tak? Takie narzędzie do myślenia, tak? Tutaj też mam jakoś na podorędziu taki cytat z Daniela Deneta, który powiedział, myślenie jest trudne, a myślenie o niektórych rzeczach jest tak trudne, że może od samego myślenia nas rozboleć w głowa. I jego książka właśnie się nazywa Dźwignie wyobraźnię lub inne narzędzia do myślenia. Ja myślę, że dawanie narzędzi do myślenia i pomaganie po prostu, żeby pewne rzeczy sobie uporządkować, no to jest po prostu ogromny skarb i ogromny w ogóle w tym jest potencjał. I tutaj na przykład dla mnie takim odkryciem ogromnym było właśnie koło wartości Shaloma Schwartza, który pokazał wartości w napięciu, w dynamice. On pokazuje, że jak wybieramy, to jest trochę albo, albo.
że nie możemy na przykład chcieć bardzo i być jakby na równi, być przywiązanym do wolności i do bezpieczeństwa i nie widzieć tego, że na przykład czasem moja chęć, żeby być totalnie bezpiecznym, ogranicza wolność, oznacza ograniczenie wolności i że one są po prostu, tak jak tutaj widać trochę na tym kole, tak, że my się poruszamy po prostu po różnych takich przepięciach. Można o tym dyskutować, to jest bardzo fajne narzędzie właśnie do tego, żeby się może trochę wokół niego pokłócić. Czy naprawdę tak jest, że jak ktoś, nie wiem, na przykład woli osiągnięcia i jest bardziej po stronie osiągnięć, to jest trochę mniej po stronie życzliwości, nie? To są takie ciekawe dylematy, które pozwalają właśnie, mam wrażenie, rozbudzają tą umiejętność myślenia i refleksji nad wartościami. Tyle ode mnie. Karolina, nie uciekaj, bo to jest dopiero początek od Ciebie, ale wiem, że chciałybyśmy pokazać, że tak jak wychodzimy od rozmowy o wartościach z domu rodzinnego, potem przez szkołę, jest szkoła i dalej. I dalej to Iza. Izo, co jest dalej? No dalej jest życie. Dalej jest życie i dalej jest radzenie sobie w tym życiu. Radzenie sobie w tym życiu w relacjach, budowaniu związków, wychowywaniu dzieci, w byciu szczęśliwym, w budowaniu własnego rozwoju, własnego potencjału. Czyli właściwie jako społeczeństwo to tak staram się, żeby nie brzmiało to banalnie, choć czuję, że to jakoś tak jednak banalnie brzmi, że tak właściwie to rozmowa o wartościach i mówienie jak najwięcej o tych wartościach, ale w taki sposób, który, przepraszam za kolokwializm, nie jest drętwy. To jest rzecz, która jest bardzo ważna w szkole. Z drugiej strony też, kiedy się przygotowywałam do innego webinaru, znalazłam taką publikację, która właściwie dwie publikacje. Jedną to pewnie Państwo znacie, to jest, mogę prosić następny slajd, to jest ta inteligencja emocjonalna, w której książka, która już dawno temu została wydana, w której autor powiedział o tym, że tak naprawdę jeśli pracodawcy poszukują dobrych pracowników, to iloraz inteligencji, czyli IQ i nie jest ich wiedza, nie jest najważniejsza, że to jest jedynie 1/3 tego, o co chodzi pracodawcom, że tak naprawdę chodzi nam o te kompetencje miękkie, czyli te kompetencje emocjonalne i społeczne, które są w bardzo silnym powiązaniu z wartościami. A to drugie źródło, o której chciałam Państwu powiedzieć, to w 2010 roku Instytut Badań nad Demokracją, jeszcze z jedną instytucją, zrobił takie badania. Można powiedzieć, że to jest 22 lata temu, ale czuję, że one są nadal aktualne, w której przypatrzył się oczekiwaniom pracodawców wobec absolwentów kończących i absolwentek kończących szkołę. I teraz zobaczcie, że spośród takich kompetencji, których pracodawcy potrzebują, to tak naprawdę w tych kompetencjach jest bardzo dużo o wartościach. Jest mowa o etyce, o uczciwości, o lojalności, o szacunku, odpowiedzialności, ale też zobaczcie, o samorozwoju, który jest też wartością, czyli jakby uczeniu się i budowaniu własnej ścieżki kariery. Tu jest, jeśli Państwo coś widzicie takiego, co tu jest wiedzą, to ja tego nie widzę. W związku z tym tak trochę o tym mówię, bo pracując w szkole ogólnodostępnej wiele lat, zobaczyłam, że mam takie poczucie, że trochę zapominamy o tym, że szkoła to jest takie miejsce, w którym jakby kształtuje się cały człowiek. Nie kształtuje się tylko jego mózg oraz jego sprawność fizyczna, ale kształtuje się jego też charakter, jego postawy, a wartości są motorem naszych postaw. I teraz pytanie o to, o co nam chodzi, to trochę nie jest po polsku. Czy chodzi nam bardziej o to, żeby w życiu nam było przyjemnie, czy może chodzi nam o coś innego? Czy może chodzi o to, żebyśmy w życiu podejmowali odpowiedzialność za swoje decyzje,
czy żebyśmy w życiu, jeśli podejmujemy odpowiedzialność, to też jakby bierzemy na siebie konsekwencje, czy żebyśmy raczej woleli, żeby inni za nas decydowali, czy będzie w nas taka wytrwałość do pokonywania przeszkód, do tego, że taka postawa otwartości wobec błędów, uczenia się na własnych błędach, czy będzie tak, że będziemy poddawać się wtedy, kiedy nam coś nie wyjdzie. I to znowu jest tutaj jeszcze, nie mam teraz przestrzeni, żeby o tym mówić, ale to jest też obszar, który mnie bardzo interesuje, pracy z błędem w szkole. Tego, na ile my pozwalamy naszym uczennicom i uczniom na popełnianie błędów, tego, na ile my sami sobie pozwalamy na popełnienie błędów, tego, na ile my sami modelujemy sytuacje, w których te błędy mogą być popełniane i że tak naprawdę Adler powiedział, że błąd to jest znakomita okazja, żeby się czegoś nauczyć. To jak przysłowia mówią, tak, że uczymy się najlepiej na własnych błędach. I to w tym jest dużo prawdy. Więc jakby to są takie rzeczy, no trochę powiedziałabym z takiego meta poziomu. Natomiast jeśli chodzi o prawo oświatowe, to Państwo to pewnie wiecie lepiej niż ja. Obowiązuje nas podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i tych szkół, których są na wyższych poziomach edukacyjnych. I w tej podstawie jest wstęp. I w pierwszym punkcie tego wstępu jest mowa o tym, że celem istnienia szkoły podstawowej czy kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest prowadzenie uczniów w świat wartości. Ja tutaj wybrałam takie punkty, których jest wprost mowa o wartościach. To jest punkt pierwszy, punkt trzeci, zobaczcie też punkt trzynasty. Więc właściwie, gdybyśmy popatrzyli na to z takiego punktu widzenia prawa oświatowego, to prawo oświatowe obliguje nas do tego, żebyśmy o tych wartościach mówili. Właściwie mówili, to jest dla mnie złe słowo. Karolina powiedziała o takich dwóch rzeczach. Powiedziała, że warto jest dać młodym ludziom narzędzie do myślenia. Myślenie polega na tym, że rozważamy różne perspektywy. Ja w dalszej części powiem trochę Państwu o takiej mojej ulubionej metodzie pracy z wartościami, o takiej pracy metodą dylematów moralnych. I że to narzędzie do myślenia w moim poczuciu daje też rozmowa i dyskusja i nie zakładanie tego, że jakiś system wartości jest lepszy bądź gorszy, tylko jakby otwartość i zgoda na to, że możemy mieć różne systemy wartości i że możemy o tym porozmawiać. Mnie taka perspektywa bardzo się podoba. I teraz jeszcze drugi zapis w prawie oświatowym, taki wprost, który mówi nam o tym, że o wartościach w szkole należy, nie lubię słowa należy, wolę warto, ale prawo to bardziej chyba należy. Należy mówić, to jest program wychowawczo-profilaktyczny, który, jak wiecie Państwo, każda szkoła posiada i tam, tworząc ten program wychowawczo-profilaktyczny, jest taki obowiązek poza diagnozą tych czynników ryzyka i czynników chroniących, czy jakkolwiek one się teraz już nazywają, to jeszcze dodatkowo powinniśmy diagnozować wartości obowiązujące w środowisku szkolnym, czyli pytać zarówno uczennice i uczniów, jak i nauczycielki i nauczycieli i rodziców o to, jakie wartości są dla nich ważne w tej szkole. Bo jeśli sobie tego nie zdefiniujemy, to potem będzie pewien kłopot, jeśli chodzi o na przykład wspieranie tych wartości. Bo jeśli na przykład nie zdefiniujemy sobie, czy na przykład dla nas jest ważniejsza rywalizacja i współpraca, to potem ma konkretne przeniesienie na to, w jaki sposób modelujemy uczenie się naszych uczniów. O tym też będziemy pewnie trochę później jeszcze mówić, więc ja tyle. W takim razie zostanie nam teraz to drugie ważne pytanie. Ustaliłyśmy, dlaczego warto, z bardzo różnych porządków, czyli od najpierw morzu wartości, w którym jesteśmy zanurzeni po podstawę programową i prawo oświatowe, to w takim razie jak zaprosić uczniów i uczennice oczywiście, do rozmowy o wartościach? No ja nie byłabym sobą, gdybym Państwa nie zachęcała do pracy z filmem.
Wprawdzie teraz jako szefowa programu Szkoła Twórczych Praktyk zajmuję się również innymi sposobami w ogóle właśnie tych działań twórczych i różnymi innymi sposobami ekspresji artystycznej, więc będę potem mówiła Państwu o innych możliwościach. Natomiast no wydaje mi się, że rzeczywiście takim zasobem, z którym możemy się z Państwem podzielić i który naprawdę po prostu no jest taki gotowy do przekazania, tak? Jest właśnie platforma nasza z filmami krótkometrażowymi, które mają właśnie tą zaletę, że są krótkie, że można właśnie nie tylko film obejrzeć, ale można również po nim porozmawiać. Tutaj przedstawiłam kilka z takich naszych filmów z tej bazowej kolekcji, ale ta kolekcja cały czas się poszerza. W tym momencie mamy już 40 filmów krótkometrażowych. I do każdego z tych filmów są materiały, które właśnie często o tych wartościach pozwalają o tych wartościach porozmawiać. Nie zawsze one są jakby w centrum, no bo po prostu czasem wybieramy inną ścieżkę, czasem po prostu jakby bardziej się trzymamy jakiegoś innego tematu, ale ja myślę, że jeżeli Państwo czuł jakby, że one są, no o tych filmach można rozmawiać na tak wiele różnych sposobów, że jeżeli akurat rozmowa o wartościach jest Państwa tutaj największą potrzebą, to z pewnością Państwo będą mogli do tego wykorzystać. Tutaj chciałam, tu znajdą Państwo, pokazuję Państwu adres strony internetowej, na której do końca tego tygodnia ukaże się w aktualnościach ogłoszenie z linkiem do rejestracji, która pozwoli Państwu korzystać z tych zasobów. Te zasoby udostępniamy wszystkim nauczycielom i rzeczywiście z tych filmów można korzystać, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Uważam, że filmy, tak jak już wcześniej powiedziałam, no przez te takie swoje intymne historie, przez ten język, którym się posługują, taki metaforyczny, ale często też taki bliski, taki po prostu pokazujący właśnie te wartości w działaniu, te wartości w takim naszym codziennym doświadczeniu, tak? O tym, że no właśnie często jakby są to takie sytuacje, które no jakby wydają nam się takie banalne i proste i tak dalej, ciężko nam rozpoznać tutaj jakieś takie bardzo duże dylematy moralne, ale wystarczy trochę się nad tym pochylić i je tam dostrzec. Już wyjaśniam, pojawiło się pytanie na czacie, dla jakiej grupy są dostosowane te filmy. Różnie, to jest tak, że my mamy filmy właściwie od takiej grupy wiekowej 7 lat już, jest taka kolekcja Dobre Łącza, która jest skierowana na rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych i mamy 5 filmów dla grupy 7-9, więc mamy też dla takich maluszków, ale tak naprawdę filmy są nawet jakby w różnych grupach wiekowych, nawet dla 18-latków się też coś znajdzie. My staramy się, cała platforma, kolekcja Dobre Łącza jest podzielona wiekowo, kolekcja Shortcut, druga nasza kolekcja jest raczej kolekcją 12+. Mamy tam filmy, które mają większy rating, ale to jest jakby oznaczone, więc jakby pełen przekrój wiekowy i naprawdę coś można dla siebie znaleźć. Ja przygotowałam takie 3 propozycje dla Państwa. One są po prostu, wybrałam filmy, które wydaje mi się, że tak najbardziej po prostu właśnie eksponują dylematy moralne i w których rzeczywiście, które mogą być pretekstem do takich rozmów o wartościach. Pierwszym z nich jest film Chór, który jest przebojem naszej platformy, więc domyślam się, że pewnie część z Państwa już ten film zna, może już z nim pracowała. To jest taka historia, w której dochodzi do pewnej manipulacji w chórze, część dzieci nie może śpiewać, ponieważ nauczycielka uznaje, że po prostu śpiewają kiepsko, więc mają tylko naśladować, jakby tylko ruszać ustami. No i to jest taka sytuacja, gdzie po prostu ta liderka chóru, którą tutaj widać zresztą na tym zdjęciu, jest obrócona w naszą stronę, musi podjąć decyzję, po której stronie stanie. I to w jaki sposób to napięcie jest przedstawione i w jaki sposób ten film jest poprowadzony, to, że on jest taką bardzo przyjazną, ciepłą, fajną historią, którą dobrze się ogląda, no a jednocześnie no właśnie, że ma taki bardzo fajny, prospołeczny wydźwięk,
To jest rzeczywiście taki film, który wywołuje dyskusję i o którym można mówić. I on też nie jest tak naprawdę też taki, nie, my bardzo cenimy sobie właśnie filmy, które są niejednoznaczne, które są takie, które pobudzają do dyskusji, więc ten film również taki jest. Nawet jeżeli filmowiec zaproponował, reżyser Christophe Dac zaproponował pewne zakończenie, to zawsze można nad tym z tym dyskutować. Też spotkałam się z taką interpretacją, że tak naprawdę w chórze nie ma demokracji, nie może być demokracji, więc to jest takie bardzo, bardzo ciekawe, też do dylematów. Kolejnym filmem, który jest takim naszym troszeczkę nowszym nabytkiem i zdecydowanie dla starszych dzieci, to znaczy dla nastolatków bym powiedziała, że mi się wydaje, że oni się odnajdą w ogóle w tym dylemacie, jest Historia Lato i cała reszta. Historia, która opowiada o takim powakacyjnym, posezonowym takim byciu razem dwóch chłopaków w małej miejscowości na wyspie, gdzie turyści już dawno wyjechali i tak naprawdę trochę trzeba podjąć decyzję, co dalej. I czy wyjeżdżamy, czy zostajemy. I to jest wszystko przedstawione w ogóle w takim bardzo lekkim tonie, właśnie trochę z takim wydźwiękiem letniej nudy. Tam jest dużo takich w ogóle, takich wydaje mi się smaczków, które dla nastolatków będą bardzo ciekawe, różne takie po prostu rzeczy, które no właśnie trochę są, mam wrażenie, że bezpośrednio z życia, tak jak ja pamiętam swoje życie nastoletnie, zapożyczone. I rzeczywiście po prostu to jest ciekawy film, dlatego że on pokazuje bardzo taki duży życiowy dylemat, który no właśnie jest przedstawiony w takim letnim, lekkim tonie i właściwie można trochę to przegapić i tą uwagę może to nam uciekać, że ten dylemat jest taki duży, zostać czy wyjechać. Natomiast no, film z całą pewnością jakby otwiera taką dyskusję, tak, o co nam chodzi tak naprawdę, czy chcemy spokojnego życia, czy raczej przygód w wielkim świecie i tak naprawdę co jest dla nas ważne. I myślę, że zresztą wiemy to na pewno, ten film, korzystaliśmy z niego w grupach różnych nastoletnich i wiemy, że on wywołuje dyskusję i tak jak mówię, jest też taką przyjemną przygodą, przyjemnym doświadczeniem, bo jest po prostu bardzo, bardzo takim słonecznym obrazem. I ostatni film, który przygotowałam, to jest film dla maluchów, przepraszam, tak mówię, Boże, 7-9 to już są poważni ludzie, no dla mniejszych dzieci. To jest film Biała Wrona, który pokazuje taki dylemat związany właśnie z tolerancją, właśnie z akceptacją odmienności, ale też z empatią. Jest to zderzenie właśnie postaw, takich po prostu takich postaw związanych właśnie z wykluczaniem innych, z budowaniem po prostu poczucia wspólnoty na bazie takich opozycji, my, oni, jesteśmy tacy sami, a ty jesteś inny. A skontrastowanie tego z zupełnie inną postawą, czyli z postawą kogoś, kto troszczy się o swoje stado, kto nie patrzy na to, jak wyglądamy i że się różnimy, kto wraca po swoje ptaki, mimo że został wygnany i jakby... Więc to jest bardzo ciekawa historia dla mniejszych dzieci. Ładny film, bardzo Państwu polecam, my go wykorzystujemy właśnie do rozwijania świadomości społecznej i do rozmowy o tym właśnie, czym jest bycie w społeczeństwie i troska o innych. Tutaj były, chyba pojawiły się, Kasiu, prawda, jakieś pytania, podpowiedz mi, czy są jakieś pytania dotyczące platformy, na które powinnam... Ja już wyjaśniłam, tak jak umówiłyśmy się wcześniej poza ekranem, że do piątku, oprócz tego, że będzie na stronie kultura.co.org.pl informacja, że można dołączyć do platformy, to my również wyślemy Państwu mailem link z taką informacją. Karolina zobowiązała się, że będzie to możliwe do piątku, więc ja obiecuję, że tak jak zawsze w paczce wysłałam Państwu maile i pozdrowienia, to wyślemy również link do tej platformy, bo o to właśnie były pytania. I też potwierdzenia, że film Chór wzbudza dyskusję, więc na pewno to nie tylko w Twoim głosie entuzjazm związany z tym filmem, ale tutaj też były osoby, które już korzystały, więc ja Państwu za to dziękuję.
Wiem, że Iza chciała pokazać zupełnie inną praktykę rozmawiania o wartościach, bo tutaj była dyskusja po obejrzeniu filmu krótkometrażowego, a u Izy propozycja treningu wnioskowania moralnego. Więc Izo, zapraszam Cię bardzo serdecznie do opowieści, co to jest ten trening wnioskowania moralnego. Dzięki, Kasiu. Postaram się zrobić to tak, żebyście Państwo to jak najlepiej zrozumieli, choć jak tego uczę, to w taki sposób, że jesteśmy, osoby, które się tego uczą, są członkami grupy, która jakby trenuje tą metodą. Ja nauczyłam się tej metody treningu wnioskowania moralnego, kiedy byłam na takim kursie treningu zastępowania agresji. Ten trening zastępowania agresji zawiera w sobie takie trzy moduły. Pierwszy to jest trening umiejętności społecznych, bo jakby podstawą myślenia o tym, że ktoś prezentuje zachowanie agresywne, czy takie łamiące normy, jest to, że nie potrafi zachować się inaczej w sytuacji, w której właśnie prezentuje zachowanie agresywne. Po drugie, drugim komponentem jest trening kontroli złości i to już jest taki trening bardzo taki proceduralny radzenia sobie z emocjami, a taką nakładką jest trening wnioskowania moralnego, bo u podstawy treningu wnioskowania moralnego są wartości i to grupa trenująca trenuje jakby równocześnie, to znaczy nie na jednych zajęciach trenuje wszystko, ale te trzy komponenty dzieją się w tym samym czasie, czyli na przykład w poniedziałek mamy trening kontroli złości, we wtorek mamy trening wnioskowania moralnego, a na przykład w środę mamy trening umiejętności społecznej. Trening wnioskowania moralnego to jest takie narzędzie czy taka metoda, u podłoża którego leżą wartości. Żeby w ogóle zacząć z grupą pracę tą metodą, to trzeba wejść tak miękko w ten świat wartości, czyli trzeba porozmawiać z młodymi osobami, z dziećmi, bo ten trening można prowadzić, najmłodszą grupą, którą ja prowadziłam, to była grupa uczniów klas czwartych, ale spokojnie można to prowadzić w szkołach ponadpodstawowych, myślę, że tam jakby zejdziemy jakby głębiej w świat wartości. To jest jakby rozmowa o tym, czym jest wartość i jakby zdiagnozowanie wartości ważnych dla każdego uczestnika i dla każdej, i też wartości grupy. I te wartości grupy towarzyszą nam na każdych zajęciach obok kontraktu i do tych wartości grupy przy każdej sytuacji dylematu moralnego się odwołujemy. Czym zatem jest dylemat? Karolina powiedziała o dylemacie, czy w ogóle słyszałam kilkanaście razy już, jak to słowo dylemat moralny, albo może kilka padło. Kasiu, mogę poprosić jeszcze następny slajd, a potem ten. Dylemat to jest taka trudna sytuacja, w której występuje konflikt między wartościami. To znaczy, to jest taka sytuacja, z której tak naprawdę nie ma jednego dobrego wyjścia. Każde wyjście jest obarczone jakimiś konsekwencjami, i decydujemy się na to bądź inne wyjście w oparciu o to, co jest dla nas ważne. Czy na przykład ważna jest dla nas uczciwość, czy ważne jest dla nas koleżeństwo? To będzie taka wartość, czy przyjaźń? To będzie taka wartość w dylemacie, o którym za chwilkę opowiem. Ten dylemat składa się z takich czterech etapów. I teraz, Kasiu, poproszę ten poprzedni slajd. Pierwszym etapem jest wprowadzenie do sytuacji problemowej, czyli dylemat, sytuacja problemowa, to jest to samo. I dzisiaj pokażę Państwu przejdziemy przykładowe kroki tego dylematu moralnego na podstawie takiej sytuacji, w której jest jakiś, niech będzie Adam i Edek. Dajemy też imiona dzieciom takie, żeby one nie kojarzyły się z jakimiś osobami, które są w tej grupie czy w klasie. No więc ten Adam i Edek siedzą sobie na lekcji matematyki, piszą sprawdzian, wiedzą, że nauczyciel jest taką osobą, dla którego ważna jest uczciwość, i nauczyciel rozdaje im kartki, oni zaczynają pisać, nagle otwierają się drzwi, wchodzi ktoś i prosi tego nauczyciela na chwilę, na rozmowę, czy dyrektor czeka na korytarzu, czy chce zamienić z nim trzy zdania. No i nauczyciel prosi, żeby uczniowie, uczennice zachowali się uczciwie i żeby nie spisywali.
To wiecie, taki dylemat naprawdę powszechny w szkole. Spisać, nie spisać, dać spisać, nie dać spisać. Więc to jest wprowadzenie do sytuacji problemowej. I w tym pierwszym etapie jest bardzo ważne, żeby upewnić się, że wszyscy tak samo tą sytuację rozumieją, dlatego że niektóre dylematy, mimo tego, że one są dla nas, dorosłych, jednoznaczne, przez młodych ludzi są rozumiane, jakby w tym jednym dylemacie są widziane jeszcze inne jakieś rzeczy, o których warto jest rozmawiać. Albo czasem jest kłopot z tym, żeby jasno powiedzieć, o co tak naprawdę chodzi. No więc w tym dylemacie dzieci mają dojść do tego, że chodzi o to, żebyśmy zdecydowali, czy Antek, czy tam Adam powinien dać ściągnąć Edkowi, tak? Czyli to już jakby mamy za sobą, wszyscy uczestnicy grupy tak samo rozumieją ten dylemat. To jest ta faza pierwsza, czyli wygląda to technicznie tak, że na takie zajęcia z dylematów moralnych każda uczennica czy każdy uczeń ma wydrukowany dylemat, siada sobie po tej takiej fazie wstępnej, gdzie się witamy, siada sobie osobno, czyta sobie ten dylemat i potem wracamy znowu do kręgu, czy jakkolwiek te zajęcia Państwo zorganizujecie i jakby rozmawiamy o tym, jak wygląda ten dylemat. Następnie uczniowie mają kolejne kroki tego dylematu, które są jakby zbudowane w postaci pytań, na które oni odpowiadają i to są te jakby na następne fazy. Czyli, Kasiu, poproszę o kolejny slajd. Ale dobrze, tu jeszcze zapomniałam, są przykładowe pytania, które możecie Państwo zadać w tej pierwszej fazie. Kto może powiedzieć, na czym polega problem, dlaczego to jest trudne, czy komuś z Was zdarzyła się taka sytuacja, czy sytuacje podobne do sytuacji Adama i Edka się w ogóle w szkole zdarzają. I to jest takie zejście jakby w takie środowisko dzieci, w których spotykają je te sytuacje, bo jeszcze zapomniałam powiedzieć o tym, że te dylematy muszą być bardzo mocno związane z życiem dzieci i z sytuacjami, w jakim te dzieci się znajdują. Czyli kiedy na przykład ja pracowałam w grupie, w której miałam uczniów i uczennice, których kilkorga z nich rodzice mieli problem alkoholowy, to budowałam taki dylemat, który też tego dotyczył, jakby zachowania się dziecka w takiej sytuacji. Nie rekomenduję Państwu tego do pracy z klasą, bo to może pootwierać różne rzeczy. Myślę sobie, że warto jest zacząć od takich dylematów, które są takimi dylematami mniejszego kalibru. Kasia też wklei pewnie Państwu na czacie link do takiego artykułu, właściwie takiej krótkiej publikacji, którą znalazłam w internecie, w której macie Państwo przykład, tutaj nie słychać mnie, proszę Państwa, czy słychać, tak? To być może Pani Mario, coś jest tutaj u Pani, słychać, dobrze, to super. W każdym razie pod tym linkiem znajdziecie Państwo takie miejsce, gdzie znajdziecie sobie kilka przykładowych dylematów, które można wykorzystać. Ja nie mogę udostępniać tych jakby dylematów moich, bo one są chronione licencją i no jakby dlatego się dzielę tym, co mogę. Więc to jest pierwsza faza. Kolejna faza tego dylematu, właśnie widzę, że już ten link jest na slajdzie, to jest właściwie pierwsza część drugiej fazy. Druga faza nazywa się promujemy dojrzałość moralną, czyli to takie są bardzo mądre nazwy, ale to naprawdę jak się przepracuje jeden czy dwa dylematy, to potem się już, potem co się już wydaje takie dosyć proste, to może nie jest, ale nie jest to bardzo trudne. Czyli tutaj rozważamy różne możliwości, czyli alternatywy. Czyli często jest tak, że dzieci myśląc o czymś, czy w ogóle ludzie myśląc o jakiejś sytuacji, skupiają się na jakimś jednym czy dwóch rozwiązaniach. Nam zależy w tej metodzie na tym, żebyśmy znaleźli, wygenerowali jak najwięcej możliwych zachowań w tej sytuacji. Czyli co może zrobić Antek i Edek, czy Adam i Edek? Może pozwolić, może nie pozwolić. Może udać, że napisał niewyraźnie i na przykład Edek tego nie przeczyta. Naprawdę uczniowie i uczennice mają dużo pomysłów. Warto jest, żeby nie skupiać się tylko na jednym czy dwóch oczywistych rozwiązaniach i możliwościach, tylko pokazać, że jest tak naprawdę więcej niż dwa. No i najpierw są takie pytania wyboru. Tak, nie mam zdania, ale zobaczcie, pytanie kolejne to jest, co jeszcze innego może zrobić Antek? Tak? Czyli tu jakby drążymy i pogłębiamy te różne możliwe alternatywy.
Po rozważaniu alternatyw zastanawiamy się nad konsekwencjami. Tutaj wprowadzamy takie, wprowadzając ten jakby etap, mówimy o tym, że konsekwencje, nie rozumiemy tego, dzieci często rozumieją konsekwencje jako kara, tak? Czyli konsekwencją tego, że odezwałeś się do nauczyciela w nieładny sposób, jest uwaga. To znaczy, to jest jakby konsekwencja, ale im kojarzy się to z takimi tylko negatywnymi konsekwencjami. Tutaj chodzi o to, żeby w ogóle popatrzeć na tą sytuację i zastanowić się, co jakby to powoduje w bliższej i dalszej przyszłości. Czyli co się może zdarzyć teraz i w przyszłości, kiedy Antek pozwoli odpisać zadanie? No więc może się zdarzyć to na przykład, i to zazwyczaj mówią uczniowie, że na przykład Edek dostanie lepszą ocenę. Ale to się może też zdarzyć, że na przykład nauczyciel wejdzie i zobaczy, albo porówna pracę Antka i Edka i okaże się, że one są identyczne, no i wtedy zada pytanie, który odpisywał od którego, tak? Albo na przykład wejdzie i złapie Antka na tym, że daje odpisać Edkowi. I jakby tutaj jakby dalej to drążymy. Ale potem chodzi o to, to jest jakby ta teraźniejszość, ale co się może zdarzyć w przyszłości? Czyli na przykład bardzo szybko dochodzą młodzi ludzie do tego wniosku, że może się zdarzyć to, że Edek będzie już częściej prosił Antka o to, żeby dawał mu odpisywać. Ale już idą naprawdę po kilku takich dylematach, to już idą tak głęboko, że rozważają już takie konsekwencje, że to się już przekłada w ogóle na postawę życiową Edka, czyli że Edek będzie po prostu pasożytował na innych ludziach, tak? I to jest niesamowite, bo poprzez zadanie tutaj kluczem są dobre pytania, bo te pytania prowadzą dzieci przez ten cały dylemat. Co się zdarzy, jeśli da odpisać, jeśli odmówi? Przechodzimy dalej i dalej zmniejszamy, ta faza nazywa się zmniejszanie opóźnienia moralnego, bo jakby zapomniałam o tym też powiedzieć, że ten trening wnioskowania moralnego jest oparty o taką teorię rozwoju moralności Kolberga, która mówi o tym, że jest kilka etapów tej rozwoju moralności, przez jakie przechodzimy my jako ludzie, od takiej relacji wzajemności, czyli ja, Iza, jestem miła dla Kasi, to Kasia jest miła dla mnie, aż do tego, że ja jestem miła dla Kasi i dla Karoliny i dla Państwa, dlatego że jakby dla mnie taką wartość, życzliwość jest jakby wartością, że niekoniecznie wszyscy musicie być dla mnie mili, żebym ja była dla Was miła. I chodzi o to, żeby jak najwięcej osób przeszło na jak najwyższy poziom, ale żyjemy w realnym świecie i wiemy, że to nie zawsze jest możliwe i chodzi nam o to, żeby przeprowadzić dzieci choć o jeden poziom wyżej. To i tak już jest duża duży skok. No i teraz tak, to jest moja ulubiona faza, bo tutaj pokazujemy tą sytuację w różnych perspektywach, tak? Czyli jakby mówimy, oni po każdej z tych faz decydują się, czyli na przykład dadzą odpisać albo nie dadzą odpisać i argumentują, bo jakby pytamy też o to ich. Potem ich mam na myśli uczniów i uczennice. Natomiast tutaj już mącimy troszkę, czyli jakby wkładamy kij w mrowisko, czyli mówimy im, pokazujemy im różne takie perspektywy, że Edek jest miły albo jest niemiły, że Edek przekonuje Antka, że zna setki uczniów, którzy ściągają, albo że w tej szkole nikt nie ściąga, tak? Poproszę, Kasia, kolejne slajdy, bo tam będą te kolejne pytania. Właśnie, a gdyby Edek był wrogiem Antka, a gdyby Edek był przyjacielem Antka, a gdyby nauczyciel był niefajny, tak? Jakby coraz więcej wprowadzamy takich czynników, które ten obraz zmieniają. No i potem jakby dochodzimy do tego i to jest jakby to już, to rzeczywiście pokazuje nam, na ile nam się udało zmniejszyć to opóźnienie w tym rozwoju moralnym, jeśli uzyskamy odpowiedź na to pytanie, jak dla ciebie, na ile dla ciebie jest ważna zasada, żeby ludzie się nie oszukiwali, bo w tym dylemacie jest mowa o wartości, jaką jest uczciwość. Czy ona jest bardzo ważna, czy ważna, nie? I teraz tu zawsze drążymy dlaczego. Sama odpowiedź ważna, bardzo ważna, to jest nie, to znaczy ona jest też ważna, ale ważniejsze jest wyjaśnienie dlaczego. I jeszcze o jednej rzeczy chcę powiedzieć, że w tym dylemacie, jeśli pracujemy tą metodą, nauczyciel w ogóle nie odpowiada na te pytania. Uczniowie bardzo i uczennice naciskają, a co pani by zrobiła, a co pani by zaznaczyła, a co pani myśli? Ja
Ja powiem na końcu, co myślę. Chodzi o to, żeby oni się nie jakby, znaczy, żeby oni się nie fiksowali tym, co ja bym zrobiła, bo często to, jeśli na przykład jestem dla nich jakąś osobą, którą lubią, to mogą się, czy w ogóle dorosłą osobą jakąś znaczącą, czy no w każdym razie nie chcę tutaj tego za bardzo już rozbudowywać, w każdym razie chodzi o to, żeby o tym nie mówić. No i właśnie, tutaj to jest też to bardzo, dlatego lubię najbardziej tę fazę, bo tutaj jakby jeszcze ten kij w mrowisko możemy wybijać tak, że co by było gdyby, tak? Takie pytanie kluczowe, co by było gdyby była taka reguła na świecie, że każdy może oszukiwać każdego i wiecie, i wtedy oni mówią, jakby ten świat wyglądał. I teraz zobaczcie. Powiedzieliśmy o różnego rodzaju możliwościach, ale teraz mówimy też o uczuciach, że jakby to, że podejmiemy jakieś działanie, jakąś decyzję, przekłada się na to, co ten ktoś inny, kogo to dotyczy, będzie zrobić, co się stanie ze mną, ale to się też przekłada na to, co ja i ta druga osoba czuję. Bo i oni wtedy być może dowiadują się, być może po raz pierwszy, być może sobie to bardziej uświadamiają, że moje działanie ma też wpływ na czyjeś uczucia. I to jest też ważne dla tych osób, tak to zauważyłam, które są często w roli wymuszającego, bo oni mają z zasady troszkę mniejszą empatię i jakby mniej się zastanawiają, co czuje ta druga osoba, na której oni wymuszają albo jakby naciskają ją, żeby w jakiś sposób się zachowała, czy coś zrobiła. Właśnie, a tutaj w ogóle już wchodzimy w perspektywę nauczyciela. Czy ja już nie mówię, że czy nauczyciel jest fajny, czy nie fajny, ale gdybyś ty był nauczycielem, to chciałbyś, żeby Antek dał ściągnąć. Możemy zapytać jeszcze, a gdyby twoja mama była nauczycielką matematyki? To już jakby, jeśli rodzina w tej grupie jest ważna, a nie spotkałam jeszcze grupy, w której rodzina nie byłaby jedną z trzech nadrzędnych wartości. Powiedziałabym, że zawsze znajduje się na górze u młodych ludzi, takich, z którymi ja pracowałam, to jest tą nadrzędną wartością, to jakby tutaj to znowu jakby też powoduje, że oni jeszcze inaczej tej sytuacji się przyglądają. No i mamy kolejną fazę już prawdopodobnie, bo nie pamiętam tych wszystkich pytań, fazę czwartą, czyli wzmacniam tą dojrzałość moralną. I to polega już na tym, że siadam jeszcze raz po tym, co, bo to jest jakby, ten trening jest fajny z dwóch perspektyw. Po pierwsze dlatego, że ja sama jako Iza mogę się z takim dylematem, jako jeśli jestem uczennicą, zmierzyć, rozwiązać go, ale po drugie mogę też usłyszeć, co mówią na ten temat inni i mogę usłyszeć, że mogą mieć inne zdanie. I teraz jakby to jest bardzo trudna umiejętność, żeby nauczyciel czy nauczycielka prowadziła w taki sposób rozmowę, a zapewniam, że nauczycie się tego Państwo, jak zaczniecie pracować tą metodą, żeby w taki sposób niemanipulacyjny, bo manipulacja tu jest wykluczona, ale żeby w taki, tymi mądrymi pytaniami dotykała takich strun w głębi tych młodych ludzi, żeby oni rzeczywiście poprzez przyjrzenie się tej sytuacji z różnych perspektyw, jakby podjęli takie decyzje, które dla nas chcielibyśmy, żeby oni podjęli, czyli żeby wybrali właśnie uczciwość, albo jeśli nie wybiorą takiego, jeśli nie dokonają tego wyboru, to żeby jakby wiedzieli, co tracą, co zyskują. No i właśnie za każdym razem dziękuję, doceniam. Tu jest chwale, nie powinnam zmienić to na doceniam, bo nie lubię słowa chwale. Chwalenie jest takie bardziej ogólne, docenianie jest za coś, więc doceniam grupę za to, że podejmowała decyzję, że rozmawiała i za każdym razem ten dylemat kończę, mówiąc o tym, wracając do wartości i pytam, o jakich wartościach była mowa w tym dylemacie. Więc bardzo Państwu tą metodę polecam. Nawet jeśli na początku, bo pracuję z nauczycielami, to mówią, że to jest trudne, oni nie będą umieli. Proszę Państwa, nie zrobicie krzywdy, moim zdaniem, jeśli nie będziecie tutaj dyrektywni i nie będziecie manipulacyjni. Jeśli pozwolicie młodym ludziom mówić i nawet zadacie jakieś jedno pytanie, które, nie wiem, będzie jakoś nietrafione, to oni Wam natychmiast pokażą swoimi odpowiedziami, że to pytanie jest nietrafione. Ale to się nic nie stanie. Być może oni pierwszy raz w życiu będą mieli okazję porozmawiać z osobą dorosłą, taką okazję takiej rozmowy, która nie będzie dyrektywna, czyli nie będzie im mówiła, co oni mają, jaką oni mają wartość wybrać i która im pokaże, że to jest jakby ich decyzja. Dziękuję. Mogłabym mówić o tym więcej, ale wiem, że czas.
Mamy swoje ograniczenia, szanowni państwo, drogie moje koleżanki, więc ja płynnie zaproszę was, ponieważ różne wartości się już pojawiły. Była wartość, która jest życzliwość, koleżeństwo, było o przyjaźni, o rodzinie. Będzie również teraz, wiem, że chciałyśmy się zająć przykładem, który często jest deklarowany w szkołach, czyli współpraca. Mówimy tutaj o wartości dla klasy i dla społeczności szkolnej, ale też rozmawiałyśmy o zagrożeniach w kontekście wartości. I Izo, ty miałaś jedno zagrożenie, a Karolina całkiem inne, więc chciałabym, żebyście się podzieliły tymi zagrożeniami w kontekście wartości klasy i społeczności szkolnej. Ja mam zacząć, tak? Bo teraz przyznam się, nie powinnam się przyznać, ale zapomniałam sobie, jakie miałam zagrożenie. To może ja zacznę. Dziękuję. To może ja zacznę, Izo, wiesz co, bo ja akurat rzeczywiście mam to na końcu języka, myślę sobie o tym, o czym rozmawiałyśmy, jak pisałyśmy podręcznik do Wychowanie to podstawa i dużo rozmawiałyśmy właśnie o tym, że te interwencje wychowawcze i w ogóle działania wychowawcze no zawsze są jakby zanurzone w programie szkoły i no często w tak zwanym ukrytym programie szkoły, tak, i tak naprawdę no, nawet nasze najlepsze chęci i tak dalej, nie wiem, promowanie współpracy chociażby, o której właśnie teraz tutaj rozmawiamy i jakby generowanie różnych sytuacji, kiedy uczniowie mogą ze sobą współpracować i tak dalej, i podkreślanie wartości właśnie tych prospołecznych, tak, tej życzliwości, dbanie o siebie i tak dalej, jeżeli będzie zanurzone w programie, ukrytym programie szkoły, gdzie, tak, Kasiu? Nie, o, ja się... Podniosłaś rękę? To przepraszam, próbuję odpisać na czacie. Bardzo ci przepraszam, że cię wytrąciłam. Z dużą uważnością cię słucham. Już opuszczę swoją rękę, tylko muszę ją odnaleźć. I po prostu, jeżeli to będzie zanurzone w ogóle w takim programie szkoły, która promuje, bardzo mocno promuje rywalizację, która po prostu jakby no, jest bardzo mocno przywiązana do tych osiągnięć, które są takie spektakularne, widoczne i tak naprawdę koniec końców okazuje się, że po prostu tak naprawdę te wartości związane właśnie z osobistymi osiągnięciami i z takim parciem na sukces i z takim no, czasem egoizmem, tak, po prostu są w środowisku szkolnym nagradzane i jakby promowane. No ciężko sobie wyobrazić, że te nasze wysiłki i oglądanie filmów, że to po prostu jakby ocali tą sytuację, co nie znaczy oczywiście, że czuję, żeby tego nie robić. No myślę po prostu, że to tylko rzeczywiście rodzi wtedy to napięcie, tak? I takie, taką może no właśnie dużo takich trudnych sytuacji, w których trzeba po prostu jakby z pewnych rzeczy na przykład się, nie wiem, nie tłumaczyć szkoły, no ale po prostu jakby no, że pewne dylematy i tak dalej mogą być, czy to napięcie może być nagłaśniane i wtedy po prostu rozumiem, że jest kłopot. I tak się zastanawiam, czy to nie jest trochę ten też powód, dla którego właśnie czasem trudno jest o tych wartościach mówić, tak, bo po prostu właśnie z takiego, tak jak ja sobie myślę o tych moich dzieciach, które lubią mówić o wartościach i posługują się takimi dużymi słowami, i żyją trochę w takim biało-czarnym świecie i myślę sobie później o tych dylematach osób dorosłych, gdzie to wszystko zaczyna być takie dużo bardziej zniuansowane i trudne i tak naprawdę często nie wiadomo, co wybrać. Więc dla mnie ja rozumiem trudność i domyślam się, że nie jest to łatwe, natomiast no myślę sobie, że to nadal uważam, że jest to, że warto i że po prostu no być może to też jest jakiś potencjał do ogrania. To ja sobie przypomniałam, Kasia mi też przypomniała na czacie, dziękuję ci bardzo, Kasiu, ale w międzyczasie zdołałam sobie też to przypomnieć i jeszcze pomyśleć o jednej rzeczy, więc powiem tak bardzo krótko o dwóch. Jedna rzecz to jest taka, że jakby mamy tą powinność, czujemy, że należy albo ktoś od nas tego wymaga, żebyśmy jednak diagnozowali te wartości klasy, wartości szkoły, choćby do tego programu wychowawczo-profilaktycznego. No i robimy to i mamy tam jakieś wartości, ale
Jak zadaję pytanie uczniom na przykład, czy uczennicom, czy czasem nauczycielom, prowadząc szkolenia, jakie są główne wartości szkoły, to oni tego nie pamiętają. Albo ich jest dużo, albo jakby one zostały odłożone na półkę. I to rodzi pewne swoje konsekwencje, jakby będąc dalej w tej wartości współpracy czy rywalizacji. Jeśli w szkole, jedną z ważnych wartości w tej szkole jest rzeczywiście współpraca, no to ja jako nauczycielka czuję taką powinność, że w taki sposób prowadzę lekcje, żeby dać jak najwięcej możliwości uczennicom i uczniom, żeby współpracowali, czyli organizuję pracę w parach, w grupach, projektami i tak dalej. Natomiast jeśli nie mam takiego przekonania, znaczy jeśli nie wiem, albo zapomniałam, że taką wartością jest rzeczywiście ta współpraca, no to wtedy mogę mieć takie zapędy do takiego prowadzenia lekcji, jaki prowadziłam zazwyczaj, czyli taki, gdzie uczniowie rzeczywiście grają sami do swojej bramki. Powiem jeszcze o jednej rzeczy, która mi też tak mocno gdzieś w środku rezonuje, to jest taka rzecz, że to jest bardzo ważne, żebym ja jako nauczycielka zidentyfikowała się z wartościami szkoły, w której jestem. Ja teraz powiem coś osobistego. Ja po 25 latach zmieniłam pracę, ponieważ z różnych powodów nie mogłam się już zidentyfikować z tymi wartościami. A jak nie mogę się zidentyfikować z jakimiś wartościami, to trochę staję wbrew sobie. W związku z tym, jeśli na przykład w tej szkole, w jakiejś szkole jest ważna tolerancja, no to ja swoją postawą, budowaniem lekcji, słuchaniem uczniów i uczennic, relacjami z innymi koleżankami, kolegami, w relacjach z rodzicami, no tą wartość powinnam w jakiś sposób pokazywać, manifestować. Pamiętam, teraz przypomniało mi się to jeszcze jedna taka myśl ostatnia w tej części, że studiowałam, miałam zajęcia z filozofii, jakoś mi się na początku wydawały bardzo abstrakcyjne, ale z tych zajęć bardzo zapamiętałam jedną rzecz, że jakby każdy z nas powinien mieć swój taki kręgosłup moralny i ja sobie to przekładam prościej, że to są takie wartości. Czyli właśnie jeśli coś nie jest w zgodzie z tymi moimi głównymi wartościami, no to ja jakby nie chcę być w środowisku, czy nie chcę być z osobami, których ja nie mogę postępować etycznie, czyli zgodnie z tym, co jest dla mnie ważne. Rozmowa i zaproszenie uczniów do rozmowy o wartościach bywa w niektórych szkołach i klasach utrudnione, bo wszyscy wiemy, że mierzymy się z tym, że nie wszyscy uczniowie i uczennice posługują się biegle językiem polskim. I żeby wyjść naprzeciw takim szkołom i takim klasom, przychodzi do tego jeszcze twórczość. Twórczość rozumiana bardzo szeroko, jako, jak Karolina to powiedziała, z jednej materii zamieniamy coś w drugą materię, w zupełnie inną, ale twórczość dla mnie w takim rozumieniu, że właśnie możemy inaczej rozmawiać, czy inaczej zapraszać do dyskusji i ta dyskusja niekoniecznie musi być słowem, niekoniecznie musimy to artykułować. I tutaj jeszcze wrócę do tego wątku, Karolina, mówiłaś o tych filmach krótkometrażowych, one mają napisy i nie wiem, czy wszystkie, ale te na pewno rekomendowane mają napisy w języku ukraińskim, więc jeśli Państwo zdecydują się z nich skorzystać i mają Państwo uczniów, dla których będzie to pomoc, żeby obejrzeć taki film właśnie z napisami, to też w tą stronę wychodzimy. Twórczość uczniów i uczennic rozumiana bardzo, bardzo szeroko jako dyskusja o wartościach. Tak, jako dyskusja o wartościach, jako kolejne narzędzie do myślenia. To jest to, jak swoją działalność widzi na przykład artystka Małgorzata Mińczberg, która jednocześnie właśnie bardzo mocno zajmuje się edukacją kulturową dzieci i młodzieży i bardzo dużo zrealizowała właśnie projektów, w których korzystając z niesztampowych narzędzi uczy myślenia. I to nawet niekoniecznie ja powiedziałam o tym tłumaczeniu z jednej materii na drugą, tylko powiedziała to reżyserka Teresa Czepiec na takim webinarium, kiedy nam po prostu trochę tłumacząc, czym jest robienie filmów, powiedziała, że ona to postrzega w ten sposób, że tworzenie jakiekolwiek jest tłumaczeniem jednego doświadczenia i tłumaczeniem tego, co jakby dla nas jest takie najczęściej po prostu zwerbalizowane,
na inny język. I dokładnie tak samo, jak uczymy się niemieckiego, francuskiego i tak dalej, tak samo trzeba się nauczyć na przykład języka filmu i nauczyć się tego, że w języku filmu, jak na przykład pokażemy zbliżenie, bardzo duże zbliżenie twarzy, to najczęściej po to, żeby podkreślić czyjeś emocje i żeby pokazać, że ktoś coś przeżywa. I uczenie się tych elementów ma tą korzyść, że na przykład pozwala jakby dokonać ponownej refleksji, tak? Ponownie się zastanowić. Jak zaczynamy na przykład kadrować i to zastanowienie się nad tym, co powinno być w centrum naszego kadru, jest tak naprawdę zastanawianiem się nad tym, co ma dla nas największą wartość, co jest najważniejsze w danej scenie, tak? Co chcemy podkreślić, co chcemy wyeksponować. I samo po prostu zastanawianie się nad tym, samo przekładanie, właśnie to tłumaczenie, jest takim właśnie takim treningiem myślenia. I ja naprawdę bardzo Państwa zachęcam. Myślę, że wszystkie działania twórcze, właśnie takie, niesztampowe, nieoczywiste, w ogóle sztuka ze swoim językiem, który jest z tym swoim posługiwaniem się, poczuciem humoru, ironią, prowokacją, tym wybijaniem nas w ogóle z takiej sztampy, z takiego po prostu jakiegoś sztywnego myślenia, z tej rutyny, no jest niesamowita po prostu w tym właśnie rozbudzaniu tej refleksyjności i rozbudzaniu tego myślenia, tak? Tutaj prezentuję Państwu zdjęcie z naszych takich projektów właśnie twórczych, których celem było rozbudzanie twórczości, tej małej, przez małe te i przez duże te, gdzie po prostu no właśnie korzystamy z takich metod, żeby na przykład kogoś wybić troszeczkę z takiego przyzwyczajenia, na przykład w myśleniu o sobie, tak? Tutaj po lewej stronie mamy projekt realizowany w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, gdzie artysta w trakcie takiego projektu szkoła, sztuka zaangażowania, gdzie właśnie zaczynał pracę z młodzieżą od nauczenia tych chłopców z MOW-u chodzenia na szczudłach, tak żeby oni trochę tak jak w tym filmie, prawda, Stowarzyszenie Umarłych Poetów, żeby po prostu mieli inną perspektywę, żeby poczuli się, tak jak czuli się przez większość swojego życia, troszeczkę niżej i gorsi od innych, tak, bo po prostu odwieczne zmaganie się z rzeczywistością, tak, jakieś kłopoty i tak dalej, które sprawiają, że ta młodzież po prostu znalazła się w tym ośrodku i teraz po prostu mogą nagle górować nad innymi, być po prostu tymi osobami, które są wyżej, a do tego wszystkiego jeszcze chodzenie na szczudłach jest dosyć trudne, więc trzeba jeszcze skorzystać z pomocy innych, więc też po prostu tutaj taki trening po prostu no, w zaufaniu, prawda, tego zaufania, tego po prostu, że muszę się o kogoś oprzeć. Tutaj kolejne zdjęcie, czyli po prostu chodzimy z ramą i próbujemy znaleźć właśnie to, co jakby w danym krajobrazie jest dla nas najważniejsze, to, co byśmy chcieli z niego wyłowić, to, co na przykład dla nas, naszym zdaniem, najwięcej o naszej rzeczywistości i okolicy mówi. Kasiu, proszę o kolejny slajd. Tutaj na przykład projekt właśnie Małgorzaty Mińśbrek, o którym opowiadałam po lewej stronie, drzewa są bezbronne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radości, gdzie w trakcie realizacji projektu twórczego okazało się, że takim bardzo dużym kontekstem do całego tego projektu jest to, że jest wycinka drzew pod autostradę, i że tak naprawdę odbyły się konsultacje społeczne, ale nikt tego nie konsultował z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym, ponieważ wszyscy traktują w ogóle tą młodzież, która jak wiadomo jakby wchodzi do tego ośrodka z całej Polski, tak, jako takich spadochroniarzy, ludzi nie stąd, trochę obcych, więc nikt ich o tą autostradę nie pytał, jak również o tą wycinkę drzew i po prostu ten projekt, który pozwolił tej młodzieży zabrać głos w taki bardzo symboliczny sposób, to oni po prostu opisali te wycięte drzewa hasłami "drzewa są bezbronne" i po prostu trochę w jakiś taki symboliczny sposób przepracować tą żałobę. To też jest taka możliwość, żeby złapać te wartości, złapać to, co jest ważne. Kolejny slajd poproszę. Tutaj na przykład, no właśnie, że te środki mogą być bardzo różne. Właśnie ważne, tutaj widziałam na czacie takie hasło, wyjście ze strefy komfortu. Tak, dokładnie, tak, żeby po prostu spróbować spojrzeć na sprawę zupełnie inaczej. Ta twórczość naprawdę nas do tego jakoś zachęca i stymuluje. Tutaj na przykład był taki projekt, w którym
był prowadzony w przestrzeni lokalnej i młodzież, jak miała zdiagnozować swoje lokalne środowisko, to powiedziała, że takim miejscem, w którym ogniskuje się takie lokalne napięcie i w ogóle jakby te konflikty w społeczności, no i jest na takim lokalnym Manhattanie tak zwanym, tak, czyli targowisku, gdzie się spotykają różne grupy etniczne, i gdzie po prostu no nie zawsze jest tak, nie wszyscy się czują tam bezpiecznie, takie ważne miejsce, ale też właśnie takie trochę dziwne. No i żeby wyrazić, jakby w jakiś sposób też zabrać głos, czy jakoś po prostu w jakiś sposób trochę przełamać właśnie tą taką niefajną atmosferę, młodzież po prostu wytańczyła tam swój performance, co też jest po prostu no, też z opowiedzeniem się po pewnych, za pewnymi wartościami. A po prawej stronie z kolei to jest fragment z filmu Miasto to ludzie, to już są działania typowo edukacji filmowej, którą się przez lata zajmowałam. Projekt Młodzi Filmują Swoje Miasto to jest taki projekt, do którego Państwa bardzo również serdecznie zachęcam. No ogólnie kontekstem jest to, metodologia z tego projektu jest wykorzystywana na kursie edukacji kulturowej, do którego będzie się można zapisać od przyszłego roku szkolnego. Bardzo serdecznie zachęcam, właśnie na tym kursie pomagamy zrobić projekt filmowy, który jest bardzo mocno zasadzony na wartościach takich właśnie prospołecznych, gdzie pokazujemy, w jaki sposób na tą społeczność spojrzeć może trochę z innej perspektywy, może trochę inaczej, doceniając jej niezwykłość, różnorodność, włączając różne grupy, także mniejszościowe. I ten projekt został zrealizowany między innymi w Bytomiu, w technikum numer 4, w którym młodzież właśnie przygotowała taką fantastyczną opowieść o swoim mieście, gdzie tak naprawdę z tych różnych poszukiwań i z tych takich momentów ćwiczeń takich kreatywnych, które polegały na przykład na filmowaniu pustych budynków i animowaniu jakby starych zdjęć, gdzieś tam koniec końców urodziła im się taka teza, że miasto to ludzie i tak naprawdę o tych ludziach w tym filmie ich jest najwięcej i było to dla nas ogromną radością po prostu, że tak właśnie jakby sami z siebie taką mało, że bez takiego smrodku pedagogicznego, czy nie wiem, dydaktycznego, którego czasem nie lubimy, prawda, znaczy w ogóle nie lubimy w naszych działaniach, jeżeli się pojawia, że po prostu oni sami z siebie taki prospołeczny przekaz zaproponowali i jakby tych swoich jakby mieszkańców Bytomia i w ogóle właśnie różne ciekawe osoby, które znaleźli w swoim środowisku, wyeksponowali i docenili, więc tak, no, od wartości jestem absolutnie zdania, że wartość, że twórczość jest takim działaniem, które rzeczywiście potrafi nas w tych wartościach utwierdzić i nam o nich przypomnieć, albo nam po prostu je w taki piękny sposób uświadomić. Ja pracuję w takim miejscu, w którym wielu uczniów, wiele uczennic nie tylko nie czyta w języku polskim, ale nie czyta w ogóle. Ja pracuję w szkole, w której są uczniowie z umiarkowaną, znaczną i głębszą niepełnosprawnością i uczniowie ze spektrum autyzmu. Mam wielu uczniów niewerbalnych, czyli po prostu nie posługujących się mową w żaden sposób. W związku z tym, jak w takim razie jak mogłaby wyglądać twórczość w naszej szkole? No, nasze dzieci są bardzo dzieci. My mamy od 7 do 24 roku życia i tak już nie powinnam mówić dzieci. Jak ci nasi uczniowie i uczennice mogą w takim razie wyrazić siebie? U nas jest bardzo dużo takich rzeczy z obszaru artoterapii, ale chcę powiedzieć o jednej. Chcę powiedzieć o Teatrze pod Czwórką. To jest taki teatr, który istnieje od 2014 roku, który założyły 4 moje koleżanki, już nieżyjące Kasia Drożdżak, Dorotka Motyl, Małgosia Kozłowska i Ania Jańczak. Kiedy pytam nauczycieli, którzy przyjeżdżają do mojej szkoły na wizyty studyjne, jak myślicie, czego uczą założycielki Czarnego Teatru, to mówią polskiego, u nas nie ma takich przedmiotów w ogóle, ale to są nauczycielki, które uczą, większość z nich uczy religii i szukały drogi, aby pokazać wartości takie ponadczasowe, uniwersalne, które będą mogły przybliżyć dzieci. Natomiast ten teatr to jest pantomima. On nie, znaczy nawet jeśli Państwo zobaczycie sobie na YouTubie czy na naszej stronie internetowej jakieś krótkie etiudy czy przedstawienia,
to nie odda tej atmosfery, ponieważ te przedstawienia odbywają się w ciemności. Jedynymi środkami wyrazu jest muzyka i obraz. I w tym teatrze występują nasi uczniowie, uczennice i nasi nauczyciele. Oni są ubrani na czarno, mają tylko te fosforyzujące elementy. Moją ulubioną etiudą, przedstawieniem jest Ocean. To jest o tym, co my jako ludzie robimy w środowisku naturalnemu, tak w skrócie mówiąc. Ale też jest dużo o życzliwości, o pomocy, o współpracy. A to jest też dla nich jedyna możliwość, w której oni mogą wystąpić przed innymi ludźmi, którzy nie są związani z naszą szkołą, kiedy dostają brawo, kiedy czują się ważni i kiedy mogą tworzyć sztukę. Bo to, co oni robią, to jest naprawdę taka sztuka, która bardzo, bardzo porusza. Także zapraszam Państwa, żebyście sobie też obejrzeli to, co Kasia, widzę, przed chwileczką podlinkowała. To są takie krótkie etiudy. Krótkie z tego powodu, że nasi uczniowie nie wytrzymują długich, a oni je też oglądają i też nie daliby rady tak długo występować, bo mają jakby koncentrację uwagi mocno inną niż dzieci te neuronormatywne. Więc bardzo zachęcam. Ja też absolutnie zgadzam się z Tobą, Karolina, że wykraczajmy poza konwencję, że tak najpiękniejsze i takie najbardziej kreatywne rzeczy dzieją się wtedy, kiedy się odważamy i podejmujemy wyzwania i że wszystko jest możliwe. Próbuję odnaleźć mikrofon, żeby się włączyć do naszej dyskusji, a tak naprawdę powoli ją wspólnie zamknąć. Przechodząc z Państwem dzisiaj od takiego pytania, czy jest łatwo, czy trudno w ogóle rozmawiać o wartościach, przez to, dlaczego warto, do clou naszej dyskusji, czyli jak to rzeczywiście z uczniami i uczennicami robić i kończymy tym obrazkiem, gdzie przekazujemy sobie te wartości trochę z rąk do rąk albo z ust do ust poprzez dyskusję. Wiem, że też rozmawiałyśmy, jak zakończyć to dzisiejsze spotkanie, żeby jeszcze zwrócić się do Państwa z taką chęcią i apelem, żeby rzeczywiście tę dyskusję prowadzić z uczniami i uczennicami. Państwo na czacie byli dzisiaj wyjątkowo spokojni, chyba wsłuchani w tą rozmowę, która się między Karoliną i Izą tutaj dzisiaj toczyła. Bardzo Państwu za tą uważność dziękuję. I oddaję jak najbardziej głos do Ciebie, Izo i Karolino, żebyśmy zakończyły dzisiaj wspólnie tę decyzję. A ja czuję, że będę chętniej ze swoimi dziećmi o tych wartościach i ich dylematach, często z którymi przychodzą, po prostu ze mną rozmawiać. Jak ja sobie myślałam o tym, o temacie w ogóle wartości, o obszarze wartości, to mam taką refleksję, że kiedy dzieci są małe, to my jako rodzice, babcie, dziadkowie, czytamy im bajki. No a w czym są zanurzone bajki? Bajki są zanurzone w wartościach. W bajkach jest dobro i zło. Super, jak dobro wygrywa. Wszyscy się wtedy cieszą, dzieci najbardziej. W przedszkolu jest też dużo bajek, jest dużo mowy o wartościach właśnie poprzez bajkę i poprzez inne formy. Potem jest szkoła i właśnie jak jest w szkole, trochę o tym dzisiaj rozmawiałyśmy, a potem jest życie i w tym życiu mamy bardzo dużo dylematów i właściwie to mamy oczekiwania, że innych osób też własne oczekiwania, że podejmiemy dobre decyzje, to jak mamy podejmować te dobre decyzje, jak nie mieliśmy okazji zbyt wiele w tym swoim szkolnym życiu uczyć się tych decyzji podejmować. Nie rozmawialiśmy o tym, nie rozważaliśmy dylematów, nie oglądaliśmy filmów, nie braliśmy udziału w jakiejś twórczości, która nas do tego inspirowała. Właśnie, czy będzie nam łatwo, czy będzie nam trudno?
Ja mam całe mnóstwo w ogóle jakichś takich refleksji. Też myślę sobie, że w ogóle ta rozmowa była taka strasznie przyjemna i w ogóle to spotkanie było takie też oprócz tego, że bardzo ciekawe, to bardzo, bardzo mi dobrze tutaj z Państwem dzisiaj po prostu było, że zastanawiam się, na ile my też potrzebujemy po prostu rozmawiać o wartościach. Na ile dla nas, jako pedagogów, pedagogzki, na ile dla nas to jest po prostu ważne, tak, żeby się wzmacniać. Ja myślę, że każdy pretekst jest dobry, żeby się wzmacniać, bo czasem po prostu no, wiemy, jak to jest, że czasem ta motywacja nam siada i tak dalej. Ja myślę sobie, że przypominanie sobie o wartościach, którymi my się kierujemy i znajdowanie właśnie w tych młodych ludziach po prostu podobne, nie wiem, ideały, czy podobne po prostu tęsknoty, tak, za jakimś takim sensem i za tym, żeby nasze doświadczenie było takie po prostu właśnie jakieś owocne dla nas, jakieś zrozumiałe bardziej odrobinę, jest chyba takie, ja mi się wydaje, że to jest takie ogromnie satysfakcjonujące dla wszystkich stron, że to jest tak naprawdę ja myślę sobie, że to jest taki proces przywracania sobie wszystkim, nam wszystkim po prostu takiego poczucia sensu, tak, że nie jesteśmy tak po prostu bezrozumni i że to nie jest tak, że w ogóle jesteśmy tacy zewnątrz sterowni, nas w ogóle jakoś ten los zmiota i w ogóle to jest taka magma doświadczeń, w ogóle nie wiadomo, o co chodzi, tylko że no, mamy wpływ, możemy wybierać, i że jesteśmy często naprawdę gotowi do ogromnych poświęceń, żeby te nasze wartości życiowe w ogóle jakoś ocalić. I mi się wydaje, że dlatego bym zachęcała także z takich egoistycznych powodów. Myślę, że naprawdę tego bardzo potrzebujemy. Ja bardzo nie egoistycznie, ale bardzo Wam dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Mnie było równie miło Was gościć, słuchać Was, w ogóle przygotowywać dla Państwa to spotkanie. Mam nadzieję, że poczują się Państwo zainspirowani. Tutaj takie głosy są na czacie. Nie tylko, żeby skorzystać z filmów, ale żeby roztrząsać jakiś dylemat moralny ze swoimi uczniami, ale żeby w ogóle zapraszać do dyskusji o wartościach. Wiem, że na lekcjach etyki, historii, języka polskiego, na wielu przedmiotach można o wartościach i zachęcam do tego rozmawiać. I ja, Karolina mówi, że nie byłaby sobą, gdyby nie zachęcała, to ja nie będę sobą, nie byłabym sobą, gdybym nie przypominała, że Cykl Odporna Szkoła wraca do Państwa regularnie i widzimy się już za niecały miesiąc, bo 8 lutego będziemy podejmować, myślę, bardzo interesujący i ważny temat, bo będziemy rozmawiać o współpracy z rodzicami, ale tym razem skupimy się na bardzo szczególnych rodzicach, czyli dla tych nowych rodzicach, czyli rodzicach uczniów ukraińskich w polskich szkołach. I ten temat współpracy, komunikacji i w ogóle współdziałania z tymi rodzicami będziemy w lutym podejmować. Oczywiście Państwo dostaną ode mnie przypomnienie i zaproszenie na to webinarium. Ja już dzisiaj bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że wszystkim udało się pobrać zaświadczenie. Jeśli nie, to jak zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji pod mailem. Zapraszamy do pisania do nas, jeśli będą problemy. Trzeba poczekać 24 godziny, żeby system przemielił Państwa chęć uzyskania zaproszenia. Izo, bardzo Ci dziękuję. Karolino, Tobie również bardzo dziękuję za podzielenie się linkami i dostępem do platformy. Mam nadzieję, że już w piątek. Dobranoc Państwu. Mam nadzieję, że kończymy z podobnym poczuciem inspirującej rozmowy. Dziękuję bardzo. Ja też bardzo dziękuję i dobrego wieczoru życzę Państwu.